Jak was zapytam, z czym wam się kojarzy seria Halo w momencie zapowiedzenia i premiery Xboxa One'a, to co to będzie? Bo mnie gdyby ktoś zapytał, to bym powiedział, że mi się kojarzy Master Chief w bezsensownym płaszczu, idący przez pustynny świat, z którego wyłania się wielki ptakowy robot. I oczywiście ten teaser serii Halo na Xboxie One, bo chyba inaczej nie można tego nazwać. Na koniec mieliśmy logo Halo, zapowiedź, że będzie na Xboxie One i że seria będzie na Xboxie One. O to miał powiedzieć wtedy i miał być funkcjonalny, a nie sensowny. I wiecie co? Ten koncept przedostał się do Halo 5, przedostał się do tytułu Guardians. Guardiansi to są właśnie te wielkie konstrukty, instalacje, które wyglądają jakoś, mają jakiś tam swój projekt i są wpasowane jakoś w ten cały świat Halo, który znamy oczywiście i kochamy. Rozwaliły się szeroko na okładce, dzieląc dwóch głównych protagonistów gry, rozstawiając ich po bokach. I tak, dziś będziemy rozmawiać o Guardianach, bo Guardianie są jednym z elementów, dlaczego Halo 5 w ogóle nie zaskutkowało. I nie chodzi mi tu o sam pomysł. Można wpaść na pomysł Guardianów i wprowadzić ich dobrze, ale uważam, że byli wprowadzeni źle. Uważam, że Guardianie powstali na pożytek tego właśnie trailera. Zróbcie coś, jakąś tajemnicę, niech się wyłoni, żeby ludzie się głowili, co to będzie w kolejnej części serii, a w ogóle możemy tego nie użyć. I wymyślono takie coś, a potem było, o, ludzie spojrzeli, to będzie Halo na Xboxie One i chcemy już to mieć, więc wpasujcie to jakoś, no dobra, wpasowujemy. No to uwaga, są takie twory, nazywają się Guardiany, one miały strzec z porządku w galaktyce i będą strzec teraz. Może być, robimy. I mam bardzo duży problem, jak to wszystko zostało wprowadzone w samej grze, no bo ja naprawdę uważam, że motywacja za wprowadzeniem Guardianów w Halo 5 była właśnie taka. Była super prosta, taka mało wymagająca intelektualnie, mało błyskotliwa i generalnie mało przemyślana. Z Halo jest taki problem, nie jesteśmy już na etapie drugiej części oryginalnej trylogii, jesteśmy na etapie drugiej części obecnej trylogii. Jesteśmy kilka gier później. Jesteśmy kilka publikacji później, jesteśmy miliony znaków zapisanych na różnych fanowskich wikiach później. Ten świat jest opisany, naprawdę jest ciężko dzisiaj coś wpasować tak dokładnie, jak chciano to zrobić z Guardianami i moim zdaniem się nie udało. W Halo Mitologii, którą możecie zobaczyć sobie na moim kanale i którą tam polecałem w międzyczasie, jest straszny problem z tymi Guardianami. Słowo o nich mamy czasy od prekursorów, od Forerunnerów, potem wiecie, pojawienie się pierwsze potopu, wojny, aż do czasów pokazanych przez gry i Guardiani pojawiają się na sam koniec. Właśnie tak zostali oni wpleceni. Dodajmy coś do tego. Oni kiedyś tam byli, nieważne. Kiedy Dydakt uganiał się za swoimi Prometeanami, bibliotekarka uganiała się za nim, żeby mu złoić tyłek, kiedy to wszystko krążyło wokół siebie, to gdzieś tam byli Guardiani i no stali nad tymi cywilami i pilnowali, żeby się nie buntowali, czy coś takiego, czy inny różny bzdet. Uważam, że to jest problem uwierzyć w taki wielki motyw, taki wielki wątek wplecony, tak bogaty świat, to po pierwsze, a po drugie Guardiani zostali wprowadzeni, kolejny taki ich motyw to, żeby no Cortana miała jakąś siłę uderzenia, żeby to już nie było Halo. Oni są takim nowym Halo. To miał być Guardians 5, Halo, czy coś. Rozumiecie, o co mi chodzi. Miał być kolejnym wielkim dziełem zniszczenia. Czymś, czego się będziemy bać, co będzie wielkim zagrożeniem, takim mechanicznym. I będziemy się bać, kto zdobędzie nad tym kontrolę, kto tego użyje, do czego tego użyje. I to jest trochę głupie, bo to jest taka trochę powtórka. Możemy prowadzić, nie wiem, kolejny odłam Covenantów, który, to są święte maszyny, które zaprowadzą nas do naszej nowej, wielkiej, największej podróży i które zapewnią nam zbawienie, bo tamte pierścienie to jednak się okazały nieświęte, to można w bardzo taki tandetny sposób poprowadzić, no bo nie dostaliśmy tego poprowadzenia w samej grze, po prostu Guardianie byli zakopani na planetach, wiecie, takie wielkie, niesamowicie konstrukty, jest ich mnóstwo, i nikt ich nigdy nie zauważył i nagle zaczęły wstawać, wiecie, gromadzić się w jednym miejscu, co też kurde nie ma sensu, jest sens, żeby niszczyć w ten sposób kolonie i żeby było śledztwo i tajemnica. No i kolejny problem z nimi, nie widzieliśmy w jaki sposób zostały, nie zaprezentowały swojej mocy w żaden sposób. Nie mieliśmy motywu, że ta kolonia ma Meridian, na której byliśmy z Lokiem, że została na koniec zdziesiątkowana i my uciekaliśmy z rozpadającego się świata. To by zrobiło wrażenie. Nie widzieliśmy, co się stało. Z Halo niby też nie widzieliśmy. Ani razu nie widzieliśmy z Halo, ale po pierwsze Halo mamy obecnie dużo bardzo innych źródeł. Mamy animację Origins, gdzie zobaczymy, jak Halo rozwala cały świat, wszechświat. Ale mamy też powiedziane, Halo było dużo mocniej przekozaczoną bronią. Guardiansom nie jest nigdzie blisko do Halo, no bo Halo rozwala wszystko i to naprawdę wystarczy tak powiedzieć nam coś w tym stylu, a Guardiansi są strasznie niedopowiedzeni. Nie wiemy, jakie są możliwości. Czy mogą wyrżnąć populację świata? Czy mogą zniszczyć planetę? Czy można się przed nimi obronić w Shield Worldach? To jest strasznie taki niekonkretny twór, który gdzieś tam zawisł te 4 lata temu, już zaraz będzie. No leci 4. rok obecnie. To jest coś, na czym się głowimy nie wiadomo ile, na co nie dostajemy odpowiedzi. I ogólnie chyba Guardiansi już się stali takim symbolem takiej słabej kondycji Halo. No to jest, dostali swój podtytuł, które Halo poza jedynką, które miało też głupi bardzo motyw, żeby mieć podtytuł, które Halo miało dopisane coś do numerka, no żadne, ale oni dostali to i to się bardzo rzuca w oczy na okładce, na właśnie tytule, gdziekolwiek się gra i oni gdzieś tam są cały czas w tej grze, widzimy ich i nie wiem, może to tylko ja, ale ja jak ich widzę, to ogarnia mnie taka wewnętrzna złość. Jest bardzo dobra gra, która wyszła po Halo 5, Halo Wars 2 i tam jest, nie wiem jak to nazwać, scena po napisach, która zwiastuje co będzie potem i tam się pojawia Guardian. Moja reakcja, możecie zobaczyć na let's playu, moja reakcja na pojawienie się Guardiana w tej świetnej grze, która stara się naprawić błędy niektóre poprzedniej dużej odsłony serii i podłożyć trochę podwaliny na naprawę tego w przyszłości. No, powiedziałem to trochę pokrętnie, ale wiecie o co chodzi. To kiedy to zobaczyłem po tak dobrej grze, po tak satysfakcjonującym doświadczeniu, no to przekleństwo mi się wyrwało wtedy. I to jest coś, co źle się kojarzy, co bardzo mi się źle wryło w pamięć i co jest dla mnie symbolem, może dla wielu fanów jest symbolem wielkiej krzywdy, jaka została wyrządzona całej marce. Nie wiem, jak to będzie kontynuowane, jeżeli w tej chwili po takim wciskaniu tego mocno na pierwszy plan i zerowym podbudowaniu wyrzucą to w jakiś sposób, powiedzą, a nie, te Guardiany to nic, Cortana się opamiętała i je pochowała z powrotem, no to będzie, nie wiem, to będzie wielki cios, dla mnie to będzie podbudowanie ciągłości całego świata i zamiecenie pod dywan czegoś, co nie powinno być w ten sposób zamiecone. Uważam, że scenarzyści powinni wziąć się w garść i ogarnąć ten burdel, logicznie go posprzątać, wziąć coś, co było złego zrobionego i zbudować na tym coś sensownego. Uważam, że to jest jedyny artystycznie pozytywny kierunek, który można sobie poradzić z tą całą sytuacją. Nie chcę, żeby coś było zamiatane, nie chcę, żeby coś było cofane. Nie chcę gry, gdzie Master Chief zostanie zestrzelony przez Guardianina i trafi na planetę i będzie tam miał jakieś swoje osobne przygody. Nie, chcę, żeby ktoś wziął i posprzątał ten bałagan po Guardianach. No, powiedzcie, co wy sądzicie o tych wielkich, niesamowitych konstruktach, instalacjach. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Cześć.